Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Witam was serdecznie po przerwie spowodowanej zabiegiem, przez który akurat nie mogłem pracować przy komputerze, ale teraz wróciłem już do pełnej sprawności i wróciłem nie na krzywy ryj, bo z prezentem, czyli obiecaną już wam wcześniej recenzją Anno 1800. Za udostępnienie gry w wersji na konsolę chciałbym podziękować firmie Ubisoft, z którą dopiero teraz zacząłem współpracę i liczę, że też będziemy mogli tą współpracę kontynuować w przyszłości przy wielu różnych grach. Przejdźmy jednak do meritum, czyli do kwestii, czy deweloperzy tej cenionej strategii ekonomicznej na PC-tach odrobili sobie swoją pracę domową i zaoferowali na konsolach grę, której zabawa będzie równoznaczna po prostu z przyjemnością. Sprawdźmy. Zaczynamy tradycyjnie od objaśnienia, o co tutaj w ogóle chodzi. Anno 1800 to już jest któraś z kolei część gier ekonomicznych o długiej tradycji na PC. Ten konkretny tytuł zadebiutował sobie w 2019 roku właśnie na komputerach osobistych, gdzie zebrał całkiem dobre opinie, ale najważniejsze jest to, że deweloper w końcu zdecydował wypuścić się go na konsolę, o co prosili zresztą przez lata sami gracze. Jak już bowiem powiedzieliśmy sobie w innym materiale, deweloperzy gier ekonomicznych i strategicznych coraz śmielej sobie patrzą na ten rynek konsolowy i masowo portują tam kolejne gry. Wróćmy jednak do samego Anno. Jak sama nazwa wskazuje, akcja gry toczy się w XIX wieku, czyli w epoce wielkich odkryć, w epoce parowców i budowie takich ogromnych fabryk, w których oczywiście będziemy mieć swój udział. Naszym głównym zadaniem w grze jest odpowiednie zaprojektowanie i wybudowanie takiej fajnej metropolii na tradycyjnych dla serii wyspach, dbając przy tym o potrzeby jej mieszkańców i nierzadko sprowadzając dla nich też takie luksusowe towary, czy też tworząc dla nich miejsca pracy. Oprócz tego dochodzi też kwestia fabuły, wykonywania zadań oraz prowadzenia jakichś tam umiarkowanych działań wojennych. Naszymi głównymi zadaniami w grze będą więc budowa i organizacja miasta, handel, wykonywanie misji oraz okresowa walka. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Co jak co, ale w każdej strategii ekonomicznej budowanie nowych budynków oraz obiektów stanowi totalną podstawę rozgrywki. Zaprojektować ten system stawiania budynków na mapie jest całkiem łatwo, dużo trudniej natomiast jest ten system tak dostosować, żeby każdy budynek na mapie miał tam jakiś sens, a tworzenie kolejnych ośrodków na tej mapie nie było tylko koniecznością, a przyjemnością i na szczęście z równie wielką przyjemnością mogę donieść, że w Anno 1800 zarówno budowa, jak i organizacja miasta, czy też balans tych samych budynków stoi na najwyższym poziomie. Zacznijmy od tego, że samych budowli w grze jest naprawdę dużo i praktycznie wszystkie one są naprawdę użyteczne, a nierzadko też konieczne. Od ogromnych fabryk produkujących stal na nasze parowce, po jakieś tam remizy strażackie, czy tam piekarnie, aż po manufaktury tworzące ekskluzywne pudełka na cygara dla naszych najbardziej zamożnych obywateli. To wszystko w tej grze jest. Te wszystkie budowle się ze sobą łączą, czyli najpierw musimy zbudować farmę pszenicy, później młyn, który z tej pszenicy nam zrobi mąkę, a na końcu oczywiście piekarnie, które wypieką nam świeże chlebki dla naszych obywateli. Taki system łańcucha produkcyjnego jest obecny chyba w każdej nowoczesnej strategii ekonomicznej i dla nikogo nie powinien być tutaj akurat zaskoczeniem, ale twórcy wpletli do niego parę ciekawych i co najważniejsze dobrych pomysłów, które tą rozgrywkę nieco urozmaiciły. Po pierwsze system magazynów do składowania towarów obecny w grze. Takie typowe magazyny są praktycznie w każdej grze, ale w Anno 1800 towar trafiający do jednego z tych magazynów staje się automatycznie dostępny we wszystkich z nich w obrębie jednego miasta. Na początku byłem sceptyczny co do tego rozwiązania i uważałem, że to jest może zbytnie uproszczenie transportu towarów, natomiast w toku gry, tworząc właśnie coraz bardziej skomplikowane miasta i coraz bardziej skomplikowane łańcuchy produkcyjne, szybko stało się dla mnie jasne, że właśnie taki system globalnej puli tych towarów dostępnych w obrębie miasta jest w tych najbardziej skomplikowanych metropoliach po prostu błogosławieństwem, który znacznie uprzyjemnia budowanie nawet jakichś ogromnych manufaktur i pozwala optymalizować te łańcuchy produkcyjne bez wyrywania sobie włosów z głowy. Po drugie, przejdę tutaj od razu do punktu organizacji miast i spełniania potrzeb mieszkańców. W grze zastosowano taki unikalny system populacji. W większości gier ekonomicznych mamy tam po prostu jakichś mieszkańców, którzy tam dla nas pracują, czyli budujemy im chałupy i mamy po prostu więcej ludu do pracy. W mniejszej części jakichś gier ekonomicznych mamy jakieś tam na przykład podziały, na przykład na robotników, którzy pracują w fabrykach i zwykłych mieszkańców, którzy siedzą sobie z dupami w domach i płacą nam podatki. W Anno 1800 jest jeszcze inaczej. Mieszkańcy naszych miast należą bowiem do pięciu takich określonych grup, czyli m.in. są to wieśniaki, rzemieślnicy czy tam inżynierowie i każda z tych grup ma określone potrzeby, czyli na przykład rzemieślnicy nie będą jeść tam zwykłego chlebka, tylko poproszą o jakieś tam bardziej wypasione konserwy, a z kolei wieśniaki zadowolą się samymi rybami, ale najważniejsze tutaj jest to, że jedynie określony rodzaj jakichś tam mieszkańców może pracować w danym budynku.
Do produkcji jakichś tam zwykłych dział do statków będzie nie potrzebować robotników, ale na przykład zaawansowane statki parowe zrobią już dla nas jedynie inżynierowie, których to do tego miasta musimy wprowadzić i oczywiście spełnić ich szerokie potrzeby, by w ogóle takie parowce zacząć produkować. Dzięki właśnie temu systemowi Anno 1800 nie cierpi na przypadłość wielu gier ekonomicznych, czyli stagnację w późniejszej fazie rozgrywki. Dzięki temu, że ci mieszkańcy mają różne potrzeby, a my też potrzebujemy różnych grup mieszkańców, w tej grze zawsze jest coś do zrobienia i zawsze jest coś do usprawnienia. Nawet gdy już zrobimy takie naprawdę ogromne miasto i wydaje nam się, że wszystko jest już na cycuś, to okaże się, że na przykład nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkich towarów na jednej wyspie, zacznie nam na przykład brakować robotników do produkcji chleba, czy też tam wieśniaków do szycia ubrań i rozwiązaniem okaże się założenie kolejnego miasta na innej wyspie, gdzie zaczniemy osiedlać samych wieśniaków i samych robotników, którzy będą nam wysyłać właśnie na przykład duże ilości chleba, czy tam jedzenia do naszej głównej metropolii, a w samej metropolii skupimy się na osiedlaniu właśnie jedynie wyższej klasy społecznej. Później dochodzi do tego też kwestia produkcji na przykład stali, czy betonów, czy też produkowania samych statków. Dzięki tak zaprojektowanym mechanikom w tej grze praktycznie nie da się nudzić na żadnym etapie i zawsze jest coś, co nawet na naszej chyba najstarszej i najbardziej rozbudowanej wyspie warto zrobić. Dzięki czemu rozgrywka ma odpowiednie tempo od samego początku aż do samego końca. Wisienką na torcie jest obecność drogich i często takich wyjątkowo potężnych przedmiotów pozwalających zwiększyć nam chociażby ilość mieszkańców w mieście, czy też całkowicie zmienić łańcuch produkcyjny danego towaru i robi się wtedy naprawdę ciekawie. Dodajmy do tego obecność jeszcze takiej drugiej, naprawdę dużej, połączonej z naszym światem mapy, zwanej Nowym Światem, na której znajdziemy nowych mieszkańców, jeszcze inne potrzeby oraz masę nowych towarów oraz wyzwań. Już mamy przepis na naprawdę dobrze zaprojektowane podstawy gry, które w Anno 1800 są na najwyższym światowym poziomie. Przejdźmy teraz do kwestii handlu, którego w grze możemy wyróżnić tak naprawdę trzy rodzaje. Pierwsza to jest transport towarów między wyspami, o którym już wspomniałem wcześniej. Druga to jest handel z postaciami niezależnymi na mapie, a trzecia to jest handel z graczami sterowanymi przez komputer. Zacznijmy więc od samego transportu pomiędzy wyspami. Jak już wcześniej wspomniałem, właśnie ten transport towarów pomiędzy wyspami to jest kwestia dla rozgrywki kluczowa i na szczęście jest ona dobrze wykonana. O samym interfejsie powiemy sobie jeszcze w sekcji o sterowaniu, ale wiedzcie, że takie transporty ustawia się całkiem łatwo, twórcy zapewniają do tego odpowiednie możliwości i po ustawieniu takiego szlaku praktycznie wszystko działa automatycznie jak w zegarku. Druga kwestia to jest handel z postaciami niezależnymi, które znajdziemy na mapie i które sprzedają określone towary i mają też tam określone potrzeby. Handel z takowymi postaciami jest w rozgrywce bardzo ważny, bo prowadząc wymianę możemy zaopatrzyć się właśnie w jakieś kłopotliwe do wyprodukowania osobiście towary luksusowe, a do tego można też zarobić naprawdę niezłe pieniądze, sprzedając właśnie takiej postaci produkty, których one po prostu potrzebują. Jest to aspekt kluczowy, również wykonany bardzo dobrze i chociaż może takich postaci mogło być na mapie więcej, też mogłyby mieć jakieś bardziej zróżnicowane potrzeby, to i tak handel z nimi jest przyjemnością i pozwala zarobić mnóstwo kasy na rozwój naszych miast właśnie. Ostatnia sprawa to jest handel z innymi sterowanymi przez komputer graczami i o ile w przypadku pierwszych dwóch było naprawdę nieźle, to tutaj możemy obserwować po prostu kompletną katastrofę. Spytać, jak to w ogóle jest możliwe? Ano, deweloperzy w tej grze wprowadzili taki system dynamicznych potrzeb i sprzedaży produktów. O co tu chodzi? Polega to na tym, że praktycznie każdy gracz w grze wystawia w porcie takie niby zlecenie, że tam potrzebuje jakiegoś danego towaru i inny gracz bądź też tam statki komputera mogą mu to życzenie spełnić. W przypadku naszego własnego portu ten system działa wprawdzie całkiem ok, natomiast potrzeby w tych portach graczy sztucznej inteligencji zmieniają się tak błyskawicznie i tak często, że po prostu nie da im się dostarczyć praktycznie żadnego towaru. Wielokrotnie byłem świadkiem, jak na przykład sprawdziłem już potrzeby mojego sojusznika, poszedłem sobie do siebie, załadowałem sobie na statek potrzebne towary i jak już do niego dopłynąłem, do jego portu, no to niestety pocałowałem kotwicę, bo się okazało, że on tych produktów już po prostu nie chciał. Sprzedaż dóbr innym graczom jest więc niestety w tej grze prawie niemożliwa, a samo ich kupno też jest niestety mocno utrudnione i jest to niewątpliwie mocny minus tej produkcji, ale na szczęście jeden z niewielu. Parę słów wypadałoby też powiedzieć o kwestii samej fabuły, która akurat w tej grze jest po prostu cienka jak dupa węża i chociaż nie miałem co do niej praktycznie żadnych oczekiwań, to i tak ten element mnie ostatecznie zabił. Drodzy deweloperzy, no jeżeli macie zamiar zapodać graczom tak gównianą i tak nudną fabułę, to po prostu zróbcie to bez jakichś seregieli i podajcie to w formie tekstowej, tak żeby ona nie była wkurzająca. No bo obecnie w tej grze jest bardzo dużo różnych scenek, które są po prostu cholernie słabe, nudne, irytujące, a do tego jeszcze nie można ich pominąć.
Oprócz samych scenek, to do tego dochodzą jeszcze dialogi, które dokładnie tak samo jak scenki są niepotrzebnie wydłużone, są też trywialne i równie wkurzające, bo do tego występują naprawdę znacznie za często. Do głowy przychodzi mi po prostu jedno pytanie. Po co? Po co robić te scenki, po co robić te dialogi, skoro one nie dość, że są słabe, to są też nudne, są denerwujące i w sumie w tą grę grałoby się lepiej po prostu bez nich, co sobie do serca chyba wzięli deweloperzy recenzowanego przeze mnie Portal 4, gdzie ta fabuła akurat była tam gdzieś minimalna i jednocześnie okazywała się przez to dużo bardziej przystępna. Jakby tego było mało, to fabuła w Anno 1800 jeszcze jest gdzieś ucięta tak w 3/4 gry, co widać niestety gołym okiem i wskazuje to też na ogromny pośpiech w jej projektowaniu. Oprócz samej fabuły, która jest po prostu katastrofalnie zła, dochodzi też kwestia zadań pobocznych, które są w całości generowane losowo i niestety prezentują równie niską jakość jak właśnie ta fabuła główna. Wiele z tych zadań pobocznych polega na kliknięciu na jakiś element na mapie, czy też zbieraniu jakichś zwierzątek po ulicy, co jest nie tylko nudne, ale i po prostu żenująco słabe. I żeby nie było niejasności, ja nie oczekuję od tej gry jakichś tam super zadań pobocznych, no bo to jest jednak strategia ekonomiczna, ale naprawdę można było tutaj wykrzesać chociaż jakiś minimum wysiłku i zrobić jakieś, nie wiem, jedno trudniejsze, unikalne zadanie, czy też zapewnić jakąś większą różnorodność tych zadań losowych. No powiedzmy sobie szczerze, mam w tej grze naprawdę dużo lepsze rzeczy do roboty w swoim mieście niż tam szukanie jakiegoś krokodyla po ulicy tylko żeby na niego kliknąć i to zadanie wykonać. I za to zadanie dostaję oszałamiające 20 ton zboża, które już i tak zalega w moim magazynie. Słabo, słabo, słabo niestety deweloperzy. Czas teraz na umówienie walki, która akurat, co wielu z was pewnie ucieszy, jest w grze niemal całkowicie opcjonalna. Tym, którzy fanno chcą jednak powojować, z pewnością spodoba się fakt, że dzięki umiejętnemu prowadzeniu właśnie działań wojennych możemy praktycznie przejmować całe wyspy i nękać też naszych oponentów, by nie wyprzedzili nas biegu po zwycięstwo. Do dyspozycji mamy bodajże 6 rodzajów okrętów wojennych, z których każdy radzi sobie akurat z czym innym troszeczkę lepiej. Nieco więcej jest wieżyczek obronnych, jest też parę przedmiotów wpływających na walkę, statki możemy grupować w oddziały, nakazywać im strzelanie i w sumie to by było na tyle. Czy walka w tej grze jest rozbudowana? Nie. Jest prosta jak duch. Czy to w takim razie jest problem? Też nie. Bo to jest gra głównie ekonomiczna, w którym walka jest po prostu elementem jedynie opcjonalnym, i chociaż niektórzy z was mogą poczuć się procedurą tej walki nieco zawiedzeni, to moim zdaniem deweloperzy zapewnili tutaj wystarczające możliwości, których i tak w niektórych grach ekonomicznych w ogóle brakuje. Tutaj one są i chociaż nie są może jakoś super rozbudowane, to wciąż dają sporo możliwości i równie wiele frajd. Następnie zajmiemy się kwestią samej grafiki. Tak jak już pewnie zauważyliście, na samym materiale stoi na akurat zaskakująco wysokim poziomie jak na strategię ekonomiczną. Co jakiś czas można co prawda zauważyć, jak tam doczytują się jakieś tekstury lepszej jakości przy przybliżeniu ekranu, ale i tak finalnie jej poziom jest naprawdę pośród gier tego rodzaju całkiem niezły. Budynki czy statki wykonane są naprawdę ładnie, postacie są odpowiednio szczegółowe i też są dopracowane, a sama gra zawiera także cykl dnia i nocy, dodający jej takiego fajnego dodatkowego uroku i potęgujący już naprawdę gęsty klimat tytułu. Pewnie niektórzy z was już dostrzegli, że gra, pomimo że wygląda naprawdę nieźle, to działa jedynie w 30 klatkach na sekundę i od razu odpowiem tutaj na wasze następne pytanie. Nie, w grze nie ma obecnie trybu 60 FPS. Czy taki tryb powinien się pojawić? Myślę, że w sumie powinien, ale powiedzmy sobie szczerze, że w przypadku gry akurat ekonomicznej to te 60 klatek to nie jest jakiś game changer i to aż tak nie razi w oczy, jakby się to wydawało na początku. Tytuł działa bowiem całkiem stabilnie, zdarzały mi się jakieś tam pomniejsze bugi związane z interfejsem, chyba raz zdarzył mi się crash, ale nie było to jakiś nic wielkiego i w sumie niczego innego nie powinniśmy oczekiwać, no bo ten tytuł ma już parę lat na karku, więc powinien być spatchowany, a wersja na konsolę jest jedynie portem, w którym na szczęście wielu bugów nie uświadczymy. Doszliśmy teraz do ostatniej, ale bardzo ważnej sekcji, czyli oceny sterowania oraz poziomu trudności tytułu i powiem szczerze, że miałem tutaj pewien problem z oceną tego pierwszego elementu. Sterowanie w grze działa bowiem naprawdę nieźle, te wszystkie akcje można wyklikać szybko, jest praktycznie dostęp pod ręką niemal do wszystkich potrzebnych funkcji. Widać, że deweloperzy odrobili tutaj pracę domową i zaoferowali świetnie dostosowane do konsoli właśnie takie kołowe interfejsy. One grupują większość potrzebnych funkcji, do tego są też akcje kontekstowe pozwalające chociażby na błyskawiczne budowanie dróg wokół budynków. To wszystko działa naprawdę nieźle. To, z czym tutaj akurat jest problem, to jest fakt, że ten interfejs jest czasami po prostu bez sensu.
Taki najprostszy przykład to wspomniane już irytujące w grze dialogi. Te dialogi, jak pojawiają się na ekranie, to one nie pojawiają się w całości, tylko widać ich taki urywek i za każdym razem, gdy chcemy przeczytać, co mówi dana postać, no bo tutaj polskiego dubbingu akurat nie ma, musimy wcisnąć przycisk i ten dialog rozwinąć. Gdy ten dialog się skończy, to pojawia się nowy dialog, który znów musimy rozwinąć i tak do ustalanej śmierci. To jest po prostu bez sensu jak jasna cholera. Tego typu zastrzeżenia można mieć też co do niektórych paneli w grze, w których wydaje się, jakby kolejność klawiszy była zamieniona i przez to też wciąż się mylimy. Interfejs w tej grze jest więc dość nieintuicyjny i trochę też bez sensu, ale z drugiej strony, jeżeli tego interfejsu się nauczymy, to poruszać się w grze i wydawać komendy będziemy bardzo sprawnie. W tej kwestii jest więc nierówno, ale wiedzcie, że jeżeli poświęcicie na naukę sterowania odpowiednio dużo czasu, to w tą grę będzie wam się grało naprawdę dobrze. Słowa uznania należą się natomiast deweloperom za konfigurowalny i przede wszystkim mający ogromny wpływ na rozgrywkę poziom trudności. Nie przypominam sobie ostatnio chyba żadnej gry, w której ustawianie poziomu trudności modyfikowałoby mapę i sztuczną inteligencję w tak głęboki sposób. Wystarczy powiedzieć, że zmieniając chociaż poziom trudności w tej grze zmieniamy nie tylko rzeczy takie oczywiste jak na przykład wpływy z podatków naszych mieszkańców, ale na przykład możemy mieć dostęp do narzędzi przenoszenia budynków za darmo, bądź też nie. Możemy otrzymywać zwroty materiałów za zburzenie budynków, bądź też przeciwnie za to płacić. I wreszcie spotykamy też kompletnie innych graczy na mapie w zależności właśnie od poziomu trudności. W najtrudniejszej wersji na mapie spotkamy takiego pewnego siebie admirała floty, który będzie nas chciał akurat ukatrupić, czy też taką brytyjską szlachcianką, a znowu na najłatwiejszym ustawieniu na tej samej mapie spotkamy chińską księżniczkę, która z radością nawiąże z nami sojusz i będzie nam pomagać w rozwoju. Ja osobiście przeszedłem grę na tym najtrudniejszym poziomie i przyznam, że czasami naprawdę bywało gorąco, ale sprawdziłem dla was też, jak wyglądają te niższe poziomy trudności i moim zdaniem idealnie nadają się one właśnie dla początkujących. Gra zapewnia więc odpowiedni poziom wyzwania praktycznie dla każdego i drodzy deweloperzy, właśnie tak powinno się to robić. Anno 1800 to kolejna strategia ekonomiczna, która w ostatnim czasie trafiła na konsolę. Chociaż tytuł ten nie jest pozbawiony wad, to i tak mistrzowsko zaprojektowane fundamenty rozgrywki w połączeniu z całkiem dobrym sterowaniem pozwalają wybaczyć chociażby katastrofalnie złą fabułę oraz parę innych minusów tytułu, dzięki czemu finalnie otrzymują całkiem wysoką notę. W tej grze można bawić się dobrze, można bawić się całkiem długo i co bardzo ważne, nie ma w tym przypadku mowy o zmęczeniu materiału w pewnym tam momencie gry. Tytuł ten dzięki pomysłowym dodatkom co rzuca w nas na jakimiś nowymi wyzwaniami, nie pozwala się nudzić i stanowi pozycję obowiązkową dla każdego fana gier ekonomicznych, w szczególności na konsolach. Tytuł zakupicie w Microsoft Store za około 180 zł i moim zdaniem jest to cena jak najbardziej uczciwa, a powiedziałbym nawet, że troszeczkę zbyt niska jak na wysoką, finalną jakość tej gry. Ja osobiście z tym tytułem spędziłem łącznie kilkadziesiąt godzin, podczas których bawiłem się naprawdę nieźle, a sam tytuł mi się spodobał też na tyle, że zdecydowałem się nawet na zdobycie w nim wszystkich osiągnięć, na co decyduje się jedynie w przypadku tych właśnie lepszych gier. Finalnie Anno 1800 mogę więc polecić w zasadzie każdemu i gorąco zachęcam do jego zakupu, bo po prostu jest tego warte. Zapraszam was gorąco do komentowania i do zadawania pytań w komentarzach. Na każdy komentarz ja odpowiadam osobiście, jeżeli tylko chcecie dać znać, jak wyszedł jakiś materiał, bądź też zapytać się o jakieś konkretnie sprawy dotyczące jakiejś gry czy tam materiału, to proszę bardzo, nie krępujcie się, ja oczywiście na to odpowiem. Jeżeli natomiast niniejszy materiał wam się podobał, to zapraszam również do obserwowania kanału, bo takie filmiki będą się na nim pojawiać regularnie. Pozdrawiam i trzymajcie się.